Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się przede wszystkim, że mogłem tutaj wysłuchać opinii różnych przedstawicieli naszych władz i pana dyrektora. Cieszę się, że taki projekt jak e-szkoła i e-podręcznik się otwiera, czy też się tworzy. Na pewno my jako Instytut jesteśmy bardzo zainteresowani tego typu działaniami. Ja nie będę Państwu opowiadał o wszystkich naszych projektach medialnych, czy internetowych, czy w ogóle związanych z otwartym szkolnictwem, po prostu dlatego, że byłoby to niemożliwe. Skala działań edukacyjnych Instytutu w tej chwili oscyluje na poziomie mniej więcej 5000 imprez rocznie. Od oczywiście pojedynczych zajęć i lekcji, aż po wielkie projekty międzynarodowe. Do tego dochodzą wydawnictwa, których mamy już w tej chwili no ponad 800 i ponad 300 wystaw planszowych, które również krążą po Polsce i po całym świecie. Od samego początku Instytut Pamięci Narodowej tak naprawdę miał taką właśnie wizję, o jakiej tutaj była mowa, czyli wizję, zgodnie z którą należy przynajmniej w zakresie edukacji przedstawiać to, co zrobimy za darmo i robimy to w wielu sferach, nie tylko zresztą internetowej. Tutaj przypomnę takie akcje jak Biblioteka na to czeka. My wysyłamy do takich właśnie małych miejscowości, do bibliotek za darmo nasze książki w dość dużych ilościach. Dużo tych książek wysyłamy także do Polonii, zwłaszcza na wschód oczywiście, ale nie tylko. Natomiast rzeczywiście również od samego początku jesteśmy tak taką instytucją, która gdzieś tam była zainteresowana internetem. I mogę powiedzieć tak, że w tej chwili ja mam taką, niedawno rozpoczęliśmy rozmowy i współpracę z instytucją, która zresztą już, z którą współpracują tutaj część partnerów. Ja widziałem, tutaj są koledzy z Muzeum Historii Polski chociażby, czyli z Google Cultural Institute. No więc ja też takie rozmowy z nimi prowadzę i w opinii dyrektora tego instytutu my jesteśmy w tej chwili, znaczy my, czyli IPN, jesteśmy najbardziej rozwiniętą internetowo i multimedialnie instytucją historyczną na świecie. To bardzo tak masujące było, miłe bardzo. No rzeczywiście mamy tych materiałów ogromną ilość. Ja zacznę Państwu pokazywać portale. Pokazuję akurat ten w tej chwili jako pierwszy, dlatego że on jest dość prosto skonstruowany i on jest dosłownie sprzed dwóch dni. Został odpalony dwa dni temu. Jak Państwo wszyscy oczywiście doskonale wiecie, w tym roku jest okrągła rocznica zbrodni wołyńskiej. My takich portali mamy kilkanaście i tak jak Państwo tutaj widzicie, to można cofnąć? To są takie dość klasyczne, prawda, informacje, tym niemniej zawierające informacje multimedialne. Tutaj są świadkowie historii, relacje świadków historii, są mapy, śledztwa, różne teksty na ten temat. Natomiast skoro my mówimy o kulturze, tak jak mówię, no takich portali jest bardzo wiele. Ja bym chciał kilka wejść, to jest też taka dość interesująca rzecz, bo kiedy toczyły się te różne dyskusje, prawda, na temat określenia polskie obozy śmierci, czy polskie obozy koncentracyjne, myśmy w tej dyskusji raczej nie brali specjalnego udziału w samym gadaniu na ten temat, natomiast zamiast gadania zrobiliśmy portal, który po prostu odpowiada na to, czy opowiada dokładnie, czyje były obozy koncentracyjne, kto je tworzył, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. I to jest portal zrobiony po angielsku, dość zresztą popularny. Oczywiście większość naszych portali dotyczy konkretnych wydarzeń lub osób z najnowszej historii Polski. Tutaj jest taki poświęcony na przykład martyrologii wsi polskiej, Okulickiemu, Czerwcowi. To jest portal poświęcony Polakom ratującym Żydów, którzy zginęli ratując Żydów w czasie wojny. To jest dotyczący grudnia 70 roku, czerwca. To jest dotyczący 1 września. Czy możemy wejść w ten portal, w którykolwiek? Bo to są aktywne linki. Ja tutaj na chwilę pozwolę sobie, bo tutaj Państwo mogą zobaczyć, to może wyłączmy, to są multimedialne, aczkolwiek tam tych multimediów oczywiście jest sporo, ale czy można podciągnąć to trochę w górę? O właśnie, mapa, w górę. Jeszcze. Tak, mapa. No i właśnie, jeżeli przyciągniemy ten znacznik, to on
On powinien nam, tak jest, on powinien nam zmieniać układ tej mapy. Ta mapa działa, ona zresztą może pójść po prostu. Takich rzeczy tam jest mnóstwo. Czyli to jest wykorzystanie różnych technik multimedialnych w kształceniu historycznym. Z tego oczywiście nauczyciele, jak i z wszystkich materiałów, które tam są, mogą korzystać za darmo. Jeśli można wyjść z tej strony, to bym był wdzięczny. Przepraszam, że pana tak zatrudniam, ale to myślę, że to jest... Tak, to trzeba po prostu wrócić do... Tak, o, świetnie. Nie, tak, tak. Ponieważ my tutaj dużo mówimy o kulturze, więc to jest na przykład portal poświęcony kulturze niezależnej. Tutaj bardzo dużo takich materiałów też można zdobyć. On głównie dotyczy oczywiście okresu lat 80., ale nie tylko. Tak jak Państwo widzicie, tu jest portal poświęcony Korbońskiemu, on powstał z okazji roku Korbońskiego, no, bardzo dużo tych materiałów, to jest dość ciekawa rzecz, może tutaj też wyjdziemy, bo to jest, jak Państwo widzą, portal poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce, który jest zrobiony na tej zasadzie, że to jest po prostu pokój księdza Jerzego, odtworzony no, w wersji graficznej i wejścia w określone przestrzenie, tam na przykład, nie wiem, kazania, powiedzmy, są na maszynie do pisania, są jakieś przedmioty związane z księdzem Jerzym, są prześladowania, no, różne rzeczy. Wchodzi się w określone elementy tego pokoju związane z życiem księdza Jerzego i tą metodą można sobie to wszystko obejrzeć. Te portale są dość popularne, my mamy już stałe od wielu lat kontakty ze szkołami, dużo dosyć uczniów i nie tylko uczniów, po prostu użytkowników internetu z tego korzysta. Już nie będę Państwa portalami zanudzał, choć tutaj jest o tyle ciekawe, że tutaj na przykład mamy na portalu dotyczącym 13 grudnia, nie będę tego puszczał, ale jest dość dużo materiałów oryginalnych z internatów. Na przykład część piosenek, które tu mamy, bo to jest cała taka część dotycząca kultury stanu wojennego, to są oryginalne nagrania, które robili więźniowie w internatach. Na przykład słynna Zielona Wrona jest w tej wersji właśnie. No i sporo polskiego punka, który też wtedy się jakby przeżywał swoje złote lata. No, bardzo aktualna, powiedziałbym, postać, prawda, o rotmistrzu Pileckim portal. To z kolei jest portal dokumentujący, który pokazuje inną część, którą ja chciałbym pokazać, czy powiedzieć dwa słowa o niej. Ślady zbrodni to jest... Śladami zbrodni to jest wielki projekt naukowy, edukacyjny i jak widać internetowy IPN-u, polegający na dokumentowaniu miejsc przestępstw stalinowskich i NKWD-owskich, to znaczy no, polskich oprawców z czasów stalinowskich, przede wszystkim z UB i z KBW, ale także sowieckiego NKWD, ponieważ to Państwo pewnie też świetnie wszyscy wiecie, ale generalnie rzecz biorąc, oni się tym różnili od Niemców, jeśli chodzi o tego typu miejsca, że bardzo wiele takich miejsc więzienia polskich patriotów, a także egzekucji, to były po prostu prywatne piwnice i prywatne domy. Tych miejsc w ciągu tam 6-letniego projektu udokumentowaliśmy ponad 500. Często ludzie w swoich prywatnych piwnicach mieli kości po prostu pod posadzką, często tam były inskrypcje i tak dalej, to też jest taki element wejścia w kulturę, bo po prostu jeżeli nam się udawało to odkryć i zabezpieczyć w określony sposób, to już wchodzi pod ochronę konserwatora. Na przykład no nie można z gipsem zamazać tych inskrypcji, prawda, naściennych. I w tym też brała udział młodzież. Młodzież bardzo chętnie w to wchodziła, bo to jest taki, no mamy dużo takich projektów edukacyjnych opartych albo na pracy ze świadkami historii, albo na pracy opartej na poszukiwaniu źródeł materialnych. I tutaj właśnie młodzież poszukiwała takich rzeczy, albo na przykład dokumentowała te inskrypcje. To bardzo takie było ciekawe doświadczenie. No i oczywiście jest z tego również portal, jak zresztą z wielu innych naszych wydarzeń. Teraz chciałbym pokazać jedną rzecz, mianowicie to jest strona portal, a zarazem strona naszego miesięcznika. Mamy miesięcznik popularny, oprócz trzech innych pism no, profesjonalnych, historycznych, tak jak tutaj kolega z Narodowego Instytutu Muzealnictwa mówił, to my mamy takie trzy pisma jakby archiwalne dotyczące aparatu represji oraz no, takie ogólnohistoryczne, ale oprócz tego mamy również pismo popularne.
To ono się nazywa pamięć.pl, ale mamy też portal. I tak jak Państwo widzicie, to jest portal, on się tym różni, ponieważ nasza strona internetowa z racji aktywności IPN-u jest niesłychanie przeładowana w moim przekonaniu. Pewnie moi informatycy mieliby mi to za złe, co mówię, ale jest przeładowana. Więc myśmy stworzyli osobny portal edukacyjny. Tutaj jest jakby wszystko, co dotyczy bezpośrednio nauki i edukacji, bez całej tej reszty, która jest generalnie nauczycielom zbędna i jest kilka takich formatów, w które oczywisty sposób nauczyciel wchodzi. Tak jak Państwo widzicie, jest zakładka edukacja, są portale tematyczne, te właśnie, które Państwu pokazywałem, różne rzeczy dotyczące archiwaliów, ale jest też coś takiego jak IPN TV, to jest nasz kanał w tej chwili na YouTubie, ale on się przekształca. My mamy cały wielki projekt notacyjny, czyli zbieramy relacje świadków dokumentowane, świadków historii dokumentowane na filmowo, profesjonalnie dokumentowane zresztą i one są później przetwarzane i częściowo publikowane oraz powstają filmy dotyczące różnych wydarzeń, no nie wiem, ostatnim takim wydarzeniem, które pewnie się Państwu obiło uszy, była na przykład ekshumacja na Łączce, prawda, czyli odkrywanie grobów, znaczy miejsc pochówku, bo to nawet trudno grobami nazwać, no polskich bohaterów zamordowanych po prostu na UB w latach 40. i 50. Tutaj chcę zwrócić uwagę Państwa, bo czasu już mam niewiele, na kilka rzeczy. Po pierwsze, tutaj Państwo widzicie, jak się wejdzie w bibliotekę cyfrową, to mamy cały szereg różnych publikacji. I może spróbujmy w to wejść. Rzeczywiście, może to by się udało, gdyby się dało wejść w pamięć.pl. Ja nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Jeżeli wchodzimy w bibliotekę cyfrową, zacznijmy od biblioteka cyfrowa i biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. To jest pismo, które w ścisłym tego słowa sensie zakończyło już swój żywot. Ono się właśnie przekształciło w pamięć.pl, ale tak jak Państwo widzicie, wszystkie numery, to można powiedzieć, tego jest dość naprawdę dużo, wszystkie numery od początku istnienia Instytutu są do ściągnięcia w całości w formie PDF-ów, jak zresztą bardzo wiele naszych innych prac. To akurat jest po prostu biuletyn. Teraz cofnijmy się i pokażmy miesięcznik pamięć.pl. Tutaj z kolei widzicie Państwo miesięcznik pamięć.pl, on też jest, jak Pan wejdzie w którykolwiek z nich, to bez znaczenia, i niżej, 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 niżej. I tutaj tak, można sobie ściągnąć to w postaci PDF-a. W nowszych publikacjach w tej chwili oczywiście tworzymy też takie wersje w plikach EPUB i w plikach MOBI. To zresztą wyjdźmy z tego i wejdźmy, zaraz pokażę. To jest na przykład bardzo ciekawa publikacja, jedna z ostatnich, bo to jest pamiętnik, który udało nam się opublikować u Skoka, jednego z najsłynniejszych polskich żołnierzy wyklętych. On go pisał w tym bunkrze, w którym zginął zresztą później. Zresztą wspaniała książka, niesłychanie inteligentny, taki głęboki człowiek. Pisał go niemalże do tej swojej ostatniej bitwy, kiedy się na koniec rozerwał ostatnim granatem. I no właśnie wydaliśmy tę książkę i ona, jak Państwo widzicie, jest już w trzech postaciach, to znaczy można mieć ją zarówno w PDF-ie, jak i w pliku MOBI, jak i w EPUBie. Czyli we wszystkich dostępnych plikach na czytnikach. My też mamy takie wydawnictwa albumowe, rozmaite inne. To dotyczy także, już nie będę Państwa zanudzał dalej, bo mógłbym tak jeszcze z godzinę. Gier online, jak Państwo wiecie, IPN też się zajmuje w tej chwili publikacją gier planszowych. Te gry planszowe zresztą są dość popularne, no szczególnie Kolejka oczywiście, która zresztą jest jedyną polską grą, która zyskała tytuł Gry Roku. To światowy tytuł, nie polski. W historii już w tej chwili mamy jej rzeczywiście 6 wydań w różnych językach, w 6 językach i w Kolejkę jeszcze internetowo Państwo nie zagracie, natomiast w 4 pozostałe gry można zagrać po prostu w internecie. Jeśli jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę pokazać.
Tak jak Państwo widzicie w przypadku tek edukacyjnych, to są już materiały dedykowane wyłącznie niemal do nauczycieli i uczniów. To są przygotowane zestawy materiałów edukacyjnych dotyczących różnych wydarzeń, które zawierają scenariusze lekcji, materiały, kalendaria, mapy, zdjęcia, dokumenty, plus w ogromnej większości nowszych tek także w wersji materialnej zawierają oczywiście płytę z dodatkowymi materiałami, zazwyczaj materiałami multimedialnymi. Do tego większość tych materiałów, które Państwo tutaj widzicie, można sobie ściągnąć po prostu z internetu, one są PDF-owane. Kończąc, powiem tak, że oczywiście IPN, my, tak jak mówię, staramy się docierać do jak największej liczby Polaków w kraju i za granicą. Bardzo nam zależy oczywiście na tym, żeby to upowszechniać, stąd jesteśmy jak najbardziej zainteresowani stroną, tym pomysłem czy patentem na pokazywanie czy kształcenie poprzez internet. Jakkolwiek rzeczywiście sama koncepcja e-podręcznika, która jest znakomita, wydaje się niesłychanie atrakcyjna, dostrzegamy tylko jedną taką istotną wadę tej koncepcji, a mianowicie to, że MEN tutaj po prostu decyduje, kto to tworzy. No to wydaje mi się być w pewnym stopniu zaprzeczeniem samej idei. Nie ukrywam, że z radością byśmy powitali raczej taki projekt e-podręcznika, który po prostu byłby otwartą platformą dla polskiego kształcenia, a nie sferą zamkniętą, czyli jakby gdzie jedynym kryterium ograniczającym byłoby kryterium merytoryczne, gdzie byłaby jakaś zupełnie niezależna komisja oceniająca merytoryczną wartość tych projektów, a nie byłyby to po prostu zlecenia menowskie. Wtedy byłoby na pewno to, jak sądzę, bardziej spajające też środowisko edukacyjne w Polsce, ale oczywiście sam sobie projekt jest bardzo interesujący i jeśli Państwo będą zainteresowani, zechcą się do nas zwrócić w tej sprawie, to my chętnie jakieś materiały udostępnimy. Dziękuję bardzo.